niektórych widzów. Jezus Chrystus, Syn Boży, to główna postać Nowego Testamentu. Historie o uzdrawianiu, cudach, a przede wszystkim o Jego ukrzyżowaniu przeszły do legendy. Ale kim był? Jeszuą, synem Józefa? Żydowskim królem czy skromnym cieślą? Rabinem czy kochankiem? A może nawet mężem Marii Magdaleny? Jaki spotkał go los? Czy został ukrzyżowany w Jerozolimie? A może został wywieziony potajemnie z miasta? Jakie mamy historyczne dowody, że jakiekolwiek z tych wydarzeń miało miejsce? Historyczny Jezus stanowi zagadkę, jak gdyby nigdy nie istniał. Mamy jedynie Jego obraz, stworzony wieki później. Przywódca religijny, kaznodzieja sprzed 2000 lat. Mesjasz zapowiedziany w Starym Testamencie, Syn Boży i centralna postać chrześcijaństwa. Trzeba pamiętać o dwóch kwestiach. Jezus naprawdę żył? I w ogóle nie przypominał Jezusa z Ewangelii. Opowieści o Nim były przekazywane drogą ustną, a dodatkowo autorzy Ewangelii zapożyczali elementy z innych wierzeń. Wiemy, że został ochrzczony, a potem ukrzyżowany. Pomiędzy tymi wydarzeniami rozegrało się życie żydowskiego kaznodziei, który zapewnił sobie wielkie duchowe poparcie. Aż do dzisiaj. Jerozolima. Znamy biblijną historię Jezusa, Jego uzdrowień, cudów i ukrzyżowania. Myślimy, że to historycznie dokładne dane. Jednak w istocie Jezus stanowi zagadkę. Dwa tysiące lat temu był żydowskim przywódcą religijnym. Królowie przepowiedzieli jego narodziny. Jego matka poczęła w sposób niepokalany. Zaczął nauczać około trzydziestki, występował przeciwko Rzymowi. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał trzy dni później. Nie powiedziałbym, że Jezus, opisany w Piśmie Świętym, naprawdę istniał i poczynił wszystkie te cuda, łącznie ze wstąpieniem do nieba. Ale można powiedzieć, że istniał historyczny Jezus, którego życie da się potwierdzić dowodami. Wiemy z Ewangelii, że był apokaliptycznym kaznodzieją w rzymskiej Galilei. Wdał się w konflikt z kapłanami w Jerozolimie. Został ukrzyżowany przez Rzymian i umarł. Tyle wiemy na pewno. Jakie są odniesienia do Jezusa w historycznych danych? Na jakich faktach opiera się ta religia? Nie na wielu. Józef Flawiusz, żydowski historyk z czasów Jezusa, wspominał o nim zaledwie dwa razy. Opisał kilka postaci znanych z Pisma Świętego, mianowicie Jana Chrzciciela, Jakuba, brata Jezusa, Poncjusza Piłata, arcykapłanów i faryzeuszy. Ale Jezus, Syn Boży, jest wspomniany tylko dwa razy. To najsłynniejszy cytat z Józefa Flawiusza i najbardziej kontrowersyjny. W tym czasie żył mędrzec o imieniu Jezus, zachowywał się uczciwie i cnotliwie. Wielu Żydów i cudzoziemców słuchało jego nauk. Piłat skazał go na śmierć na krzyżu, ale jego uczniowie nie porzucili nauczyciela. Trzy dni po śmierci ukazał im się żywy. Być może był więc Mesjaszem. The Messiah.
Żydowski historyk Józef Flawiusz opisywał życie w Judei w najdrobniejszych szczegółach, ale o Jezusie nie wspomniał. Pisze o Mesjaszu, ale nawet ta wzmianka nie odnosi się do Chrystusa. Nie pisze o religii chrześcijańskiej, co świadczy, że ten epitet dodano później. Żydowski Mesjasz miał być wielkim wojskowym przywódcą, który wyrzuci Rzymian z Judei. Jezusowi się nie udało. Idea Syna Bożego została zaszczepiona przez niego lub pierwszych chrześcijan. W listach świętego Pawła spisanych ćwierć wieku po śmierci Jezusa wspomniano, że rozkaz egzekucji wydał Piłat. Wiemy, że Poncjusz Piłat żył naprawdę, a rzymski historyk Tacyt pisał o chrześcijanach, których Nero oskarżył o pożar Rzymu. Ale wszystkie wzmianki o Chrystusie były dodane później, w tłumaczeniu. W swoich pismach Tacyt używa określenia Christos, ale najstarsza kopia jego dzieł pochodzi z XI wieku. Pierwsze odniesienia do jego prac pochodzą z wieku XV, więc możemy podejrzewać, że późniejsi autorzy dodawali zasłyszane wzmianki o chrześcijaństwie. To niezwykłe, że religia wymaga pewności, której w przypadku Jezusa nie posiadamy. Znana historia została stworzona setki lat później. Pierwsze wersje Ewangelii pojawiły się 60 lat po śmierci Jezusa, a tekst został poddany licznym przeróbkom. Przemiana Jezusa w Boga trwała bardzo długo, jeszcze w czasie istnienia Rzymu. Musimy pamiętać, że pierwsi chrześcijanie wierzyli, że Jezus wkrótce powróci, więc nie musieli spisywać jego historii. Pół wieku później uznali, że chyba jednak nie wróci, a Rzym zaczął na dobre eliminować Żydów w Jerozolimie. Nagle pojawiła się potrzeba, żeby spisać żywot Jezusa. Powstało około 50 Ewangelii. Różni autorzy kopiowali siebie nawzajem i w zasadzie mamy tylko kilka wspólnych wątków. Był apokaliptycznym kaznodzieją. Został ukrzyżowany, a jego uczniowie mieli potem syndrom stresu pourazowego. Jeśli biblijna historia Jezusa nawiązuje do realnie istniejących miejsc, tak zwany grób w ogrodzie stanowi dobre miejsce, żeby zacząć poszukiwania. Dr Eyal Miron zgodził się oprowadzić mnie po nim. To jest grób w ogrodzie. Tak. To grobowiec z okresu II świątyni, w którym prawdopodobnie pochowano Jezusa. Wykuto to go przed czasami Jezusa. Grobowiec istniał już w okresie pierwszej świątyni, czyli jakieś 800 lat przed narodzinami Jezusa. Ale od tego czasu został mocno zmieniony. Rzeźbienie i ryty w skale pochodzą z czasów krucjat. Na przykład ten piękny kanał służył krzyżowcom jako poidło dla koni i osłów. W XII wieku mieściła się tutaj stajnia. Tak właśnie wyobrażałem sobie grób Jezusa, ale z wielkim, okrągłym kamieniem, który zasłaniał wejście. Można się spodziewać takiego głazu, który zresztą nie był typowym rozwiązaniem w rytuałach pogrzebowych, ale czasami zasłaniano wejście głazem. Kanał wygląda, jakby toczono po nim kamień, ale powstał 12 wieków po narodzinach Jezusa. Zresztą jest
jest tu nawet kamień, tylko że oryginalnie używano go gdzie indziej i nie ma związku z tym grobem. Grób w ogrodzie to ciekawa alternatywa dla miejsca pochówku Jezusa. Wygląda odpowiednio i nie jest zbyt popularny. Przewodnicy nie przekonują na siłę, że właśnie tutaj spoczął Jezus. Ale to miejsce wygląda, jakby mogło stanowić grób Chrystusa. A wiemy, że chowano tam ludzi nawet w V wieku przed naszą erą. Więc to też pasuje. Wygląda okazale. Czy w takim miejscu pochowano by kogoś takiego jak Jezus? To dość mały grobowiec. Nie można patrzeć na fasadę, bo powstała znacznie później. Wcześniej była to zwykła skarpa i otwór, który prowadził do niewielkiej komory grobowej, którą za chwilę ci pokażę. A więc był to niezbyt okazały grobowiec. A wiemy, że Rzymianie wydawali rodzinom ciała skazańców, nawet ukrzyżowanych, żeby zostali pochowani zgodnie z obrządkiem. Mamy nawet dowód archeologiczny. W latach 70. w Jerozolimie odkopano szczątki mężczyzny z gwoździem w kości piętowej. To jedyny archeologiczny dowód ukrzyżowania. Tamten mężczyzna został pochowany w żydowskim grobie. Sądzę, że to samo spotkało Jezusa. Możemy zajrzeć do środka? Oczywiście, proszę. Grób w ogrodzie jest atrakcją turystyczną w parku rozrywki, jakim jest Jerozolima. Nie wiemy, czy rzeczywiście pochowano tam Jezusa, ale grobowiec był używany przed jego czasami. Nawet jeśli nie jest to miejsce jego pochówku, zostało uświęcone przez niezliczone pokolenia wiernych, którzy nasycali je mocą wiary. To grobowiec w bizantyjskim stylu, czyli jakieś 300-400 lat po Jezusie. I do tej pory zachowały się elementy takie jak zbiorniki do składania zwłok. Jeden tutaj, drugi i trzeci. Ale grobowce z okresu pierwszej świątyni wyglądały inaczej. Ciała układano na półkach, jak na łóżkach. Czy twoim zdaniem to jest grób Jezusa? Trudno orzec. Grobowiec istniał w czasach Jezusa, ale z Ewangelii wiemy, że Jezusa pochowano w nowym grobie, a w jego czasach ten liczył sobie 800 lat. Czyli świadectwo Nowego Testamentu temu zaprzecza. Tak jest. Jeśli Nowy Testament wyklucza grób w ogrodzie, być może następne miejsce w tym świetle będzie bardziej obiecujące. Chrześcijanie wierzą, że Bazylika Grobu Świętego to miejsce ukrzyżowania i pochowania Jezusa w centrum Jerozolimy. Czy rzeczywiście został stracony i pogrzebany w tym samym miejscu? To tutaj. Tak. Bazylika Grobu Świętego. Jak widać, sporo tu ludzi. Dla wielu chrześcijan to najświętsze miejsce na ziemi. Tutaj Jezus został ukrzyżowany i złożony do grobu. I tutaj zmartwychwstał. Możemy wejść do środka? Ależ oczywiście. Niektórzy wierzą, że w czasach Jezusa to miejsce znajdowało się poza murami Jerozolimy. To potwierdzałoby słowa Pisma Świętego, że grób Jezusa mieścił się poza miastem. Co się dzieje?
To ceremonia uświęconego kamienia. W Ewangelii według świętego Jana zapisano, że ciało Jezusa złożono na kamieniu i szykowano do pochówku. Zgodnie z tradycją uczyniono to właśnie tutaj. Pielgrzymi dotykają kamienia różnymi przedmiotami, które później zabierają do domu, jako błogosławione talizmany. Mogę dotknąć kamienia? Oczywiście. Przybywają tutaj ludzie z całego świata. To najważniejszy punkt ich pielgrzymki, Bazylika Grobu Świętego i dotknięcie kamienia, na którym spoczywało ciało Jezusa. A jeśli dotknę go jakimś przedmiotem, to wówczas stanie się on święty? Błogosławiony. To jeden z nielicznych przybytków, w których można dotknąć czegoś świętego. Rzymianie spalili Jerozolimę. Józef Flawiusz pisze, że nikt nie rozpoznałby, że tam było miasto. Znikły więc archeologiczne dowody z czasów Jezusa. Rzymianie zrównali je z ziemią. Miejsce obecnie uznawane za święte zostały tak określone w wiekach późniejszych. Bazylika Grobu Świętego została wzniesiona przez bizantyjską cesarzową Helenę 300 lat po Chrystusie. Grób w ogrodzie odkryto w XX wieku. Obrosły tradycjami, ale to późniejsze budowle w całkowicie zniszczonym mieście. Co to jest? Weszliśmy do kaplicy Adama. Zgodnie ze średniowieczną tradycją na tej skale Golgoty został ukrzyżowany Jezus. Za szkłem widać kawałek tej skały. Pod krzyżem zagrzebana była czaszka Adama. Gdy spłynęła na nią kropla krwi, Adam został wskrzeszony. Myślałem, że Jezusa ukrzyżowano na Kalwarii. Kalwaria to nazwa miejsca i oznacza czaszkę, ale mówię o skarpie, na której ustawiono krzyż. A to jest jej podstawa. Za chwilę wejdziemy na szczyt Kalwarii, ale to jest kaplica u jej podstawy. Chyba rozumiem. Co teraz? Miejsce ukrzyżowania. Idziemy tak. To dość wygodne i zarazem podejrzane, jakby to był Disney World o Jezusie. Wszystko w jednym miejscu. Można zwiedzić, kupić pamiątki i wyjść. A większość budowli pochodzi z czasu krucjat, czyli ponad 1000 lat po śmierci Jezusa. Nawet najbardziej żarliwy chrześcijanin powinien odczuć zwątpienie, czy to na pewno właściwe miejsce. Ale chyba nie o to chodzi, czy ta kępka trawy jest właściwa, czy ta obok, skoro nagrodą. I tak jest życie wieczne. Co to jest? Szczyt skały, którą widzieliśmy w kaplicy Adama. Byliśmy u podstawy, teraz jesteśmy na szczycie. Wedle tradycji to właśnie to miejsce. Wygląda pięknie. Jezus w środku obok Maria i święty Jan Apostoł. Nad głową napis Król Żydowski. W grece, łacinie i po hebrajsku. Claiming to be the king of the Jews in Greek, Latin, and Hebrew. Określenie miejsca ukrzyżowania to zgadywanka. To dopasowanie realnie istniejących miejsc do opisów z Pisma Świętego. Bazylika Grobu Świętego nie wygląda odpowiednio, nie jest na wzgórzu, tylko w obrębie murów miasta. Ale przecież liczy się wiara. Wchodzimy do najświętszego miejsca. To jest to. Bazylika Grobu Świętego. To komora anioła, w której niewiasty, które przyszły do grobu Jezusa, spotkały anioła. Dla wielu chrześcijan to miejsce jest najświętsze na świecie. Grobowiec Jezusa, tak.
Niesamowity. Nie przypomina grobowca ze względu na kamienne płyty, dodane później. Ale kilka miesięcy temu grupa greckich archeologów odkryła grobowiec poniżej. Stanowi część jaskini, w której wykuto półki do składania zwłok. Według Biblii oraz milionów chrześcijan na całym świecie to jest grobowiec Chrystusa. Natomiast dla nas, historyków i archeologów, to autentyczny żydowski grobowiec z czasów Jezusa. A więc jedyny archeologiczny dowód to fakt, że grobowiec pochodzi z właściwego czasu. Są tu w okolicy inne grobowce z cmentarza z okresu II świątyni. Mimo wszystko to niezwykłe miejsce. Po prostu ma się wrażenie, że jest wyjątkowe. To prawda. Racjonalnie myślący naukowiec będzie wątpił, czy dane miejsce rzeczywiście jest autentyczne. Czy naprawdę tutaj ukrzyżowano Jezusa i pogrzebano zaledwie parę kroków dalej? Nie wiadomo, kiedy miejsce stało się celem pielgrzymek, ale wydaje się być symbolem opowieści, która sama w sobie jest mocno alegoryczna. Historycy twierdzą, że to nie ma sensu, że egzekucje i pochówek zdarzyły się w różnych miejscach i na pewno poza murami miasta. Problem z historycznym Jezusem to brak dowodów. Istnieją miejsca, które rzekomo odwiedzał, ale gdzie są dowody, że tak było? Marty Friedlander jest przewodnikiem i zgodził się pokazać mi kilka miejsc, które według Nowego Testamentu odwiedził Jezus. Analizując Nowy Testament, co dokładnie mówią Ewangelii o tych miejscach? Zabawne, że o tym wspomniałeś. Za tym murem i budynkiem znajduje się sadzawka Betesda, wspomniana w Ewangelii świętego Jana, jako miejsce pierwszego cudu Jezusa w Jerozolimie. Uzdrowił w niej paralityka, i odtąd raz dziennie pojawia się zmarszczka na wodzie. I kto pierwszy się w niej zanurzy, zostanie uzdrowiony. Odrzucam opowieści o cudach, bo chcę się skupić na historii i dowodach istnienia Jezusa. Jakie miejsca mogą nam w tym pomóc? Nieco dalej, gdzie stała świątynia, teraz wznosi się kopuła na skalę. Właśnie po tej skale chodził Jezus i każdy Żyd, który przebywał z pielgrzymką do Jerozolimy. Czy istnieją archeologiczne dowody istnienia Jezusa? Trudne pytanie. Odpowiedź brzmi nie. Nie mamy dowodów w postaci drewna z krzyża. Wszystko sprowadza się do wiary. Jeśli ktoś wierzy, dopasuje do tego sposób myślenia i powie, to jest dowód. Niemal wszystko zniszczyli Rzymianie. Jedno, co pozostało, to Via Dolorosa, którą szedł Jezus, dźwigając krzyż. Od Poncjusza Piłata po miejsce ukrzyżowania. Musi być prawdziwa, ponieważ to jedyna bezpośrednia droga między tymi dwoma punktami. And the Romans used it.
Weszliśmy na Via Dolorosa? Zaczynamy od pierwszej stacji krzyżowej. Co to znaczy? Czym są stacje krzyżowe? To miejsca wzdłuż drogi, którą szedł Jezus. Pierwsza to miejsce wydania wyroku. 13 i 14 to miejsce złożenia do grobu. A co jest tam? Druga stacja krzyżowa. Co to znaczy? Pierwsza to wydanie wyroku, co nastąpiło po przeciwnej stronie ulicy w obecnej geografii miasta. Został przekazany w ręce regionistów, którzy mieli wykonać wyrok. Nastąpiło to tutaj. Łatwo zapomnieć, że były dziesiątki Mesjaszów, którzy wkroczyli do Jerozolimy z myślą o wypełnieniu proroctwa ze Starego Testamentu. Co Irusz pojawiał się jakiś na osiołku z gałązką palmową i orszakiem popleczników. Starszy zna. Żydowska pewnie tylko wznosiła oczy ku niebu. Kolejny? Jak się nazywasz? Jezus Chrystus? Dobra, następny. Jeśli wierzyć Pismu Świętemu, Jezus był politycznym podżegaczem. Za to groziła śmierć na krzyżu, a jego ciało zostałoby rzucone psom albo zgniłoby na miejscu kaźni. Jeśli Ewangelie spisywali różni autorzy, czy któryś nie powinien wymyśleć innej śmierci dla Mesjasza? Bo ta była dość okropna. Ma to odniesienie, ponieważ Rzymianie przeprowadzali publiczne egzekucje. W Jerozolimie znaleziono ossuarium z kawałkiem kości przebitej gwoździem. Wiemy, że stosowano ukrzyżowanie. Wiemy, jak zabijano skazańców. Rzymianie wierzyli w surową dyscyplinę i nie lubili wichrzycieli. A Jezus narobił zamieszania w świątyni i zdobywał coraz większe wpływy. Miał uczniów lojalnych wobec Niego, a nie Rzymu. Więc Rzymianie potraktowali go tak jak każdego innego wichrzyciela. Aresztowali go i przykładnie ukarali. Żydowski Sanhedryn nie miał problemu z Jezusem. Był podżegaczem, ale w ich opinii to nie był powód, żeby domagać się jego śmierci. Natomiast niewątpliwie tak myśleli Rzymianie, którzy szybko i brutalnie tłumili każdy przejaw rewolty. Dla nich Jezus był buntownikiem. Ludzie nie wiedzą, że Jezus nie był nikim ważnym. Powszechnie uważa się, że zmarł w roku 33. W tym samym roku Poncjusz Piłat kazał ukrzyżować prawie 300 niedoszłych Mesjaszów. Jezus był tylko jednym z nich. Chciałbym rozwiązać zagadkę ukrzyżowania. Niektórzy wierzą, że miało ono miejsce tam, gdzie obecnie stoi Bazylika Grobu Świętego. Inni mówią, że musiało to być poza murami miasta. I wskazują na wówczas dość odludne miejsce blisko Góry Oliwnej. Doktor Miron zna dobrze to miejsce i zgodził się mi je pokazać. To tutaj?
Zajezdnia autobusowa to według niektórych miejsce ukrzyżowań z okresu drugiej świątyni. Naprawdę? Nowy Testament nie określa miejsca ukrzyżowania. Nazwa Golgota oznacza wzgórze czaszki. W 1883 roku Anglik Charles Gordon podczas wizyty w Jerozolimie dostrzegł coś na wzgórzu, co obecnie jest niemal niewidoczne, ale wyraźnie ukazane na zdjęciu z początku XX wieku. To jest to wzgórze. Dwie jaskinie wyglądają jak oczodoły. Tutaj usta i nos. Wygląda jak czaszka. To jest ta skalna ściana? Tak. Być może to jest wzgórze czaszki. I właśnie tutaj przeprowadzano egzekucję. Krzyże stały na szczycie? Albo na dole, żeby publika mogła lepiej widzieć. Kara, jaką wymierzono Jezusowi, odpowiada jego przestępstwu? Większość historyków potwierdza, że uznawano go za buntownika. Piłat pyta go, czy jesteś królem żydowskim? Na co odpowiada, tyś to powiedział. Ale nie zaprzeczył. Jeśli ktoś w Imperium Rzymskim podaje się za króla, jest buntownikiem i musi umrzeć na krzyżu. Wiele miejsc obecnie kojarzonych z Jezusem, zwłaszcza te częściej odwiedzane, przypomina raczej typowe miejsca pielgrzymkowe. Ludzie przyjeżdżają autokarami, żeby zobaczyć jego grób i miejsce kaźni. Skąd mogą wiedzieć, że właśnie tam to się zdarzyło? Na miejscu ukrzyżowania stoją ławki. Można usiąść i pomyśleć. Zobaczę coś niezwykłego. Być może ustawione trzy krzyże? Albo odtworzoną scenę z udziałem Marii Magdaleny i Józefa z Arymatei? Nie. Zobaczycie tylko autobusy. Czegoś bardziej przyziemnego nie można sobie wyobrazić. W Nowym Testamencie nie brakuje historii o wydarzeniach z życia Jezusa przed ukrzyżowaniem. Ostatnia wieczerza w ogrodzie Getsemani, przejście Via Dolorosa. Ale w ostatnich latach zwrócono uwagę na inne miejsce. Położone na przedmieściach Jerozolimy. Nosi nazwę grobu w Talpiot. Powiedziano mi, że na trzecim piętrze tego dość niejakiego budynku jest zewnętrzny taras, na którym dokonano niezwykłego odkrycia. Spodziewałem się czegoś innego, ale pod tą kamienną płytą znajduje się grób z Talpiot. Zawiera 10 ossuariów, z czego 6 opisanych. Na jednym jest ledwo czytelny napis Jezus, syn Józefa, który stał się obiektem kontrowersji. W Jerozolimie jest tyle turystycznych miejsc, że człowiek spodziewa się, że to również będzie bogato zdobione. A tu łażą koty, miejsce jest pod gołym niebem i nie ma w nim nic specjalnie wyjątkowego, jak na grobowiec Syna Bożego. W
2007 roku James Cameron nakręcił dokumentalny film Zaginiony grobowiec Jezusa, który wzbudził duże zainteresowanie. Reżyser, a także archeolog Simcze Jakobowici twierdzili, że jedno z ossuariów zawiera szczątki Jezusa z Nazaretu, który nie zmartwychwstał. Sprawa trafiła na nagłówki gazet. Czy znaleziono grób Jezusa? Jednak duża grupa historyków i archeologów wydała opinię, która podziałała jak zimny prysznic. Grobowiec został odkryty znacznie wcześniej i uznany za mało znaczący. Discovery wstrzymało powtórki programu. W ciągu tygodnia sprawa ucichła. Discovery never showed the documentary again, and the whole thing, in a space of just over a week, went from headline news to a widely discredited theory. This could have been. To mogło być największe odkrycie w historii. Grób Jezusa, odkryty przez wiarygodnego reżysera. Ale okazało się, że to oszustwo. Wyobraźcie sobie reakcję. To jest to. Nie, to tylko Kant. Jezus stał się elementem przemysłu rozrywkowego. Żyjemy w czasach, gdy ludzie potrzebują dowodów. Zbyt wiele tematów walczy o naszą uwagę. Dowody to konieczność. Nic więc dziwnego, że ludzie tworzą fałszywki, tak jak grób Stalpiot czy ossuarium Jakuba. W obu przypadkach oszuści udawali, że odkryli artefakty z czasów Jezusa. Jak dotąd, wszystkie były falsyfikatami. Fenomen grobu Stalpiot ukazuje, jak desperacko ludzie próbują zniszczyć opowieść o Synu Bożym. Chrześcijanie wierzą, że Jezus został wzięty do nieba. Nie pozostawił żadnych szczątków. Gdyby udało się odnaleźć jego grób, oznaczałoby to, że Kościół okłamuje nas od zawsze. Zadziwia mnie, że naukowcy z całego świata nie znaleźli dotąd dowodu na istnienie Jezusa. Czy pozostaje nam tylko wiara? Skontaktowałem się z samozwańczym agnostykiem, australijskim pisarzem, Rafaelem Letasterem. Myślisz, że Jezus z Nowego Testamentu naprawdę istniał? Jestem agnostykiem i sądzę, że nie istniał. Źródła nie są zbyt precyzyjne, a alternatywna historia początków chrześcijaństwa jest bardziej wiarygodna. Ktoś zapoczątkował tę religię? Był to ktoś jak święty Paweł. Choć może niekoniecznie on. Paweł opowiada o niebiańskim Synu Człowieczym. Niektórzy z ówczesnych Żydów uwierzyli mu i tak zrodziła się postać Jezusa. Ktoś taki jak Paweł zapoczątkował chrześcijaństwo na podstawie wizji niebiańskiego Syna Człowieczego. Można przyjąć, że Jeszua ben Józef naprawdę żył, choć pewnie nie był Synem Bożym. Jednakże półtora wieku później, gdy zaczęto kompilować wersję Nowego Testamentu, pojawiła się potrzeba, by z człowieka zrobić boskiego superbohatera. Aby przedstawić jego życie w serii niezapomnianych opowieści.
i tak wpłynąć na życie innych. Tak więc późniejsi pisarze stworzyli mityczną postać człowieka sprzed 150 lat. Możemy uznać za wymysły bardziej cudaczne wydarzenia, jak przemiana wody w wino, ale wydaje mi się możliwe, że taki człowiek istniał i stwarzał kłopoty Rzymianom. Jeśli chodzi o cuda i boskie pochodzenie, to raczej przy obecnym stanie wiedzy nie możemy w to wierzyć. Ale istnienie historycznego Jezusa jest prawdopodobne. Jednakże analiza najwcześniejszych pism chrześcijańskich, autorstwa świętego Pawła, pozwala stwierdzić, że nie pisał o historycznym Jezusie. Najlepszym źródłem pozostają Ewangelie, a wiemy, że ich wiarygodność jest wątpliwa. To znaczy, że jest kłopot. Bardziej prawdopodobne jest, że nie istniał. Ale nawet jeśli, to trzeba brać pod uwagę religijne uprzedzenia. Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, tysiące lat, które minęły. Ciężko będzie znaleźć twarde dowody. Moglibyśmy znaleźć pisma albo posągi i nagle zwątpić w słowa przewodników. Skąd wiedzą, że tak było? Nie mogą wiedzieć. W kwestii historii trzeba zachować pewien poziom agnostycyzmu. Zawsze trzeba wątpić, zwłaszcza w przypadku historii starożytnej. Związek Jerozolimy z Jezusem jest ważny dla wielu chrześcijan. Co roku ogromne rzesze przyjeżdżają do miasta, bo wierzą, że ich Mesjasz właśnie tutaj nauczał i tutaj został ukrzyżowany. Kiedyś mieliśmy jednego Jezusa, teraz mamy dwóch. Postaci duchową i historyczną. Ta postawa jest powszechnie akceptowana. Chrześcijanie muszą wybrać. Mawiają wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. Ale w Biblii napisano, że był tu i tu. I zrobił to i to. A wtedy cesarzem był ten i ten. Niestety nie da się tego połączyć z historycznymi datami. Człowiek, który wtedy żył, był tylko człowiekiem. Twierdzenie, że zostaliśmy oszukani, jest nieco za mocne. Stworzono postać, która miała być wzorem. Ale ten łącznik z Bogiem nigdy nie istniał. Żaden sąd nie uzna zasadności braku dowodów historycznych. Przez wiele lat uznawano, że skoro ludzie w to wierzą, to można to zaakceptować. Zapomnieliśmy, że to alegoria, a nie historyczne fakty. Dwa ważne pytania. Czy Jezus naprawdę żył? I czy jego historia jest prawdziwa? Mają fundamentalne znaczenie dla chrześcijaństwa. Wszyscy mogą odwiedzić Jerozolimę, ale brakuje solidnych dowodów, że Jeszua ben Józef naprawdę żył. Najstarsze źródła historyczne spisano co najmniej 100 lat po jego śmierci. Pozostają więc wątpliwości. Zadajmy więc trzecie pytanie. Czy trzeba dowodzić jego istnienia? A może wystarczy wiara w jego naukę? Do zobaczenia następnym razem. Wersja polska, SDI Media Polska. Tekst Szymon Gwiazda. Czytał Daniel Załuski.